To, co pamiętam z dzieciństwa, to był taki właściwie trochę zaczarowany świat. Dzięki temu, że na piętrze mieścił się zakład fotograficzny prowadzony przez panią Jadwigę Rybarczyk, wcześniej Szopieraj, a mamę mojego przyjaciela. I kiedy tam wchodziliśmy, to było wielkie atelier, gdzie stał wielki, stary aparat fotograficzny. Oczywiście towarzyszyła nam tam stale zabawa, taka udawanie, bawienie się w fotografa. Najczęściej ja musiałam siadać, przyjmować jakieś tam pozy, a mój kolega robił mi zdjęcia. No, później była tak zwana ciemnia, gdzie tam sobie wchodziliśmy i również tam dla zabawy udawaliśmy, że my te zdjęcia wywołujemy i po prostu, że one tam powstają. Ulica była krótka, dużo ludzi się znało i do tego ta nasza willa była tak trochę cofnięta w głąb, a przed willą był ogród. Przed ogrodem jeszcze, przy bramie wejściowej, były takie okienka, gdzie wystawiane były, robione tam zdjęcia. Tutaj tej Świętej Jańskiej 8, no co prawda zakład był z tyłu. Dach był szklany, ściany były szklane, były takie zasuwy, że w razie jak padało za dużo światła, no to można było zmniejszyć strumień światła, żeby po prostu dobrze zdjęcia wychodziły. A pani Jadwiga sama, nie wiem, często robiła kogiel-mogiel, piekła torty, pamiętam. Robiła kaszkę manną na mleku, którą ja z moim sąsiadem zjadaliśmy. Wtedy, kiedy bawiliśmy się na podwórku, to z drugiej strony, od strony podwórka, przez okno nas wołała i przygotowywała nam coś tam smacznego. Wtedy się biegło. Zresztą to właśnie były takie fajne czasy, że mieszkaliśmy tam i taka trochę większa rodzina. Robiła zdjęcia kolorowe, miała takie farbki, a przed tym jeszcze był tak zwany retusz, to się robiło retusz, prawda, który no, tuszował wszystkie tam zmarszczki. No a potem były zdjęcia kolorowe, gdzie robiło się farbkami poszczególne kolory. I pamiętam jak wywoływało się filmy, no to najpierw do wywoływacza, potem do utrwalacza. No i najgorsze było, pamiętam, był taki duży basen zimną wodą, że po zrobieniu zdjęcia na papierze trzeba było wziąć i najpierw wywołać, a potem do utrwalacza, a potem trzeba było to wszystko ładnie dosyć długo płukać, żeby po prostu te wszystkie związki chemiczne wyszły z tych zdjęć. No a potem to już wiadomo, była suszarka i po prostu suszyło się. Potem pamiętam, że od tej zimnej wody, no bo w zimnej wodzie to się wszystko robiło. No ręce potem mamy zaczęły boleć, no i przede wszystkim no zwrok przy retuszu, przy malowaniu, prawda, tych kolorów, gdzie dzisiaj to się wydaje śmieszne, no ale wtedy to był, prawda, rarytas. Pomieszczenie było bardzo duże. Było gdzie robić prywatki. Było gdzie robić prywatki i tak w zasadzie to myśmy co tydzień robili sobie prywatki i bawiliśmy się z kolegami, no ale tak jakoś przyzwoicie, że nikt na nas nie narzekał. Tutaj jest takie drugie zdjęcie właśnie, gdzie to już jest tak, że część kamienic przed naszym domem już została wyburzona, tu już jest luka, już po prostu prędzej. Nasz dom chyba na końcu rozbierali. Na końcu, tak. Tak, najdłużej się utrzymał. To był najładniejszy dom na całej Świętojańskiej.